Kiedyś Chodrick zrewolucjonizował karpiowanie i spopularyzował tak naprawdę łowienie na pop-upy. Dzisiaj mamy Ronnie Riga, czyli zestaw chyba najbardziej popularny, najczęściej wykorzystywany przez wszystkich, który doskonale prezentuje naszą przynętę. Jak go prawidłowo wykonać i tak naprawdę uniknąć podstawowych błędów przy jego wykonaniu, postaram się Wam pokazać przy użyciu linka. Właśnie jest to materiał nowy Foxa, który można zaciskać i tworzyć doskonałe pętle, przypony, które przede wszystkim zachowują ruchomość przyponów, która jest bardzo istotna w przypadku tego zestawu, bo wpływa przede wszystkim na chwytność i skuteczność zacięcia. Są dwa rodzaje linków, 25-35 LBS-ów. W zależności od tego, oczywiście, na jakim łowisku łowicie, jakie dno macie, czy są zaczepy, czy ta wytrzymałość jest potrzebna, czy też nie, możecie sobie dobrać odpowiedni rodzaj materiału, a przede wszystkim jego wytrzymałość. Są to sztywne materiały, które właśnie doskonale nadają się do tworzenia Ronnie Rigów. Jak taki przypon wykonać i jakie niuanse warto poznać? Ronnie Rig przede wszystkim to jest odpowiedni montaż, odpowiednie trzymanie haka. Są specjalne krętliki z uchwytami, które mocują haczyk. Tutaj tą specyficzny krętlik z takim mocowaniem musimy zapiąć haczyk. Dzięki temu potem cały zestaw, nakładając tutaj odpowiednią rurkę, termokurcza czy też gumowe, są takie adapterki specjalne. Haczyk nam się doskonale pozycjonuje na dnie, a sama przynęta pływająca w sposób prawidłowy nam ustawia go pod odpowiednim kątem. Dzięki temu zestaw tworzy się bardzo chwytliwy. Natomiast, żeby ten zestaw działał odpowiednio, to jeszcze tą rurkę sobie naciągniemy od razu. Która nam trzyma właśnie ten krętlik, zasłaniając tutaj tą szczelinę, żeby nam to wszystko się trzymało na haczyku, nie wypadło, ale dodatkowo też ustawiając hak pod odpowiednim kątem. Już sobie to wszystko zainstalujemy. Widzimy, że haczyk w specyficzny sposób też się układa nam. Tutaj będzie przynęta pływająca i on sobie na dnie już tym właśnie agresywnym, odpowiednim kątem stoi i czeka na podpłynięcie ryby, żeby zassała naszą przynętę. Teraz detale. Detale zawsze są w życiu najważniejsze, a nie każdy zwraca na nie uwagę. Te krętliki, które się montuje w haku, są albo takie gołe, albo z kółeczkiem. Jeżeli mamy takie z kółeczkiem, to wtedy linka warto montować, a nawet i trzeba montować najlepiej na sztywno. Tutaj kółeczko sobie pracuje, ma swój przegub, cały czas może się obracać, w zależności od tego, jak się ułoży, czy w zasadzie z której strony ryba napłynie i zaście tą przynętę. Tutaj ta ruchowość jest zachowana. Natomiast w przypadku takiego krętlika, gdzie nie ma tego kółeczka, wtedy już linka musimy robić z odpowiednią pętlą, która tą ruchowość też zapewni i odpowiednio ten haczyk będzie mógł sobie pracować, żeby był skuteczny po prostu. Więc pierwszą część przyponu w zasadzie mamy gotową. To jest też najważniejsze. Dlaczego tworzy się te materiały właśnie przy pomocy tych crimpów, takich zacisków? No przede wszystkim, jak widzicie, precyzja wykonania. Te materiały sztywne nie jest łatwo wcale zawiązać. Dwa, jak się już je zawiąże, czasami węzły są, no niestety, ale brutalnie wyglądają i psują cały wygląd naszego przyponu. Kamuflaż, też są to miejsca, gdzie może się coś zaczepić, splątać nasz zestaw, więc no te wszystkie przypony wykonane przy pomocy crimpów są zdecydowanie bardziej estetyczne, a przede wszystkim no, łatwiejsze jest ich wykonanie, bo nie każdy potrafi wiązać sztywne materiały. W zależności od tego, jaki mamy tutaj ten krętliczek, który nam trzyma właśnie haczyk, warto zwrócić sobie uwagę na wykonanie późniejsze, czy jest potrzebna pętla, tak jak tutaj, czy lepiej, jak już mamy kółeczko, crimpa zacisnąć na sztywno. Naprawdę to są takie detale, które potem decydują, jeśli chodzi o samą mechanikę przyponu, no i skuteczność zacięć, więc warto zwrócić na to uwagę i polecam właśnie taki sposób wykonania w zależności od tego, jaki macie tutaj ten krętliczek. Bierzemy się za zaciskanie crimping toolem. Długo czekaliśmy na crimpa z Foxa, ale już jest dostępny. Przewlekamy sobie materiał, potem z powrotem przez oczko tej specjalnej blaszki do zaciskania. Jest to dosyć małe, wymaga precyzyjnej roboty. Pewnie niektórzy będą potrzebowali okularów. Samo wykonanie jest banalnie proste. Przywlekamy sobie dwa końce naszego materiału przez crimpa i potem, regulując tutaj właśnie linką, tworzymy sobie pętlę. I regulujemy oczywiście jej wielkość. Taką, jaką chcemy, taką, jak nam pasuje. Już mamy to gotowe, ustaloną tą wielkość pętli. O, zrobimy sobie taką. To można ją zagrzać, wyprofilować jeszcze. Bierzemy crimping toola i bardzo ważna rzecz. Tutaj macie M i S. Oznaczenie, które odnosi się odpowiednio do wielkości crimpów. Zaciskanie zaczynamy od rowka z literką M. Z wyczuciem oczywiście wszystko robimy. I co ciekawe, żeby to wszystko tutaj nam się ładnie ułożyło, z tej strony, gdzie wychodzi pętla, warto ustawić tak zaciskarkę, żeby około milimetra mieć tego luzu, bo ta blaszka po prostu ułoży się nam lepiej na lince, która tworzy pętlę. Wiadomo, tutaj na końcu tego materiału mocniej się ta żyłka rozchodzi, nie chcemy jej też zmiażdżyć, na siłę zaciskać, więc tutaj z tyłu musicie sobie zostawić taką małą milimetrową, 1,5 mm odległość, która powoduje to, że te nasze crimpy łagodniej się tutaj ułożą naturalnie, tak jak idzie te rozgałęzienie materiału, wręcz będą celowały w te linki, które rozchodzą. I zaciskanie zaczynamy od M-ki, rowek M z oznaczeniem M. Zaciskamy z wyczuciem. Tutaj mamy tą odległość zachowaną, więc tu spokojnie będzie mogły materiał się ułożyć. Zaciskamy z wyczuciem i jak już mamy zaciśnięte lekko, przechodzimy na rowek z napisem S i dociągamy crimping toola, żeby ta pętla nam tutaj wszystko fajnie się trzymało. Tak jak mówiłem, z wyczuciem należy to robić, nic na siłę, zwłaszcza tutaj. Zaczynacie od M-ki, zostawiając z tyłu dystans, z wyczuciem zaciskacie, przeskakujecie na S-kę, poprawiacie, dociskacie i pętla numer 1 jest gotowa. Nadmiar końcówki można sobie obciąć. Pierwszą część przyponu mamy gotową. Jest ładna pętla, możemy ją też sobie sformować nad parą, troszeczkę zagrzać, tutaj ją bardziej wyprofilować, żeby to wszystko nam ładnie pracowało i się układało na dnie. Druga część przyponu teraz. Wcinamy sobie wybraną długość, jaką potrzebujemy. I zaciskamy tylną pętlę. Jak obcinacie sobie linka, te materiały do sztywnych przyponów, to też taka drobna rada, uwaga, że nam wszystko tutaj przez tego crimping toola fajnie przechodziło. Obcinając materiał, róbcie to po prostu pod kątem. Lekki skosik się zrobi, zaostrzy się, będzie to łatwiej wszystko nam przełożyć przez te otworki, które są dopasowane do średnicy materiału. Jednym ruchem, ciach, macie wszystko przełożone. Ścinajcie sobie po prostu pod skosem, wtedy to wszystko jest łatwiejsze. Tutaj zrobimy trochę większą pętlę z tyłu. Znów ta sama zasada, tutaj wychodzi nam pętla, więc cofamy się troszeczkę do tyłu. Rowek M. Milimetr z przodu jest zachowany, żeby link mógł się ułożyć w naturalny taki sposób, bo on się rozchodzi pod kątem. Emeczką pracujemy, ściskamy, potem przeskakujemy sobie na eskę, dociskamy jeszcze, żeby nam to fajnie się działo, trzymało. I tylna pętla już jest gotowa. Tak jak mówiłem, tutaj link i możliwość zaciskania, wykorzystania crimping toola jest naprawdę genialna. Zobaczcie jeszcze jedna rzecz, jak szybko wykonałem tak naprawdę. No, troszeczkę może wolniej tutaj się pracuje, jeżeli się to nagrywa, przed kamerą pokazuje, tłumaczy. Natomiast jeżeli macie chwilę wprawy, no to wykonanie takiego przyponu, no to jest dosłownie 2 minutki i macie wszystko gotowe. Pomyślcie sobie, że wiążecie tutaj węzły, zaciskacie je, ślinicie, naciągacie, prostujecie. Jest to wiele bardziej skomplikowane, a tutaj dzięki temu, że mamy crimping toola i ten materiał specjalny dedykowany link do wykonania tych przyponów, bo jest to genialne. No i przede wszystkim pętle, no, bardzo precyzyjne, równe. Tutaj jest naprawdę no, niesamowita wygoda po prostu, a wiadomo, życie trzeba sobie ułatwiać, nie utrudniać. Jeżeli tutaj te pętle mamy skończone, to tutaj jeszcze skończymy sobie sam haczyk i możliwość zamontowania przynęty. Mikrokrętlik z kółeczkiem zakładamy na haczyk. Na niego będziemy montować naszego pop-upa. Tego jeszcze nam potrzebny jest stoperek. Ronnie Riga to dosyć precyzyjne zestawy. Taki stoperek musimy tutaj sobie naprowadzić. O, haczyk ostry, chwytny. Sobie tylko złapię dziurkę, zaraz wam pokażę, o co chodzi. Jest. Taki stoperek będzie nam blokował tutaj pierścień naszego mikrokrętlika. I naciągamy go sobie, żeby trzymał naszego pop-upa w zasadzie włos w odpowiedniej pozycji. Tutaj na wysokość grota. I gotowe. Jeśli chodzi o same haczyki, tutaj ten long to będzie hit moim zdaniem. Genialny haczyk, mega ostrość, no a przede wszystkim ten kształt. Zawsze byłem fanem whitegate'ów, ale brakowało mi takiego haczyka, który byłby whitegate'em. Wiadomo, to się rurkami termokurczliwymi robiło, natomiast nie do końca zdawało też zawsze ten egzamin. Natomiast brakowało mi właśnie takiego white gape'a przedłużanego, który byłby gotowcem. Banany, wiadomo, kiedyś były popularne, ale bardzo destrukcyjne były dla pysków karpiowych. Niszczyły te wargi banany. Tam była duża dźwignia i to wszystko niestety nie zawsze działało na korzyść ryby, tym bardziej jak ktoś jeszcze nieumiejętnie holował. Natomiast te haki to myślę będzie hit i spełnienie moich marzeń. Jak wyszły, byłem bardzo szczęśliwy, więc mam możliwość je teraz sobie potestować. Zobaczymy, jak się będą sprawowały. Zaraz sobie jeszcze naciągniemy tylko przypon nad parą, żeby się wyprostował. Wszystko się dobrze prezentowało. Założymy popka i będziemy mogli sprawdzić w wiaderku testowym, jak to wszystko działa, układa się na wiaderku na razie testowo. Odpalamy. O, teraz zaskoczyło. Użyjemy sobie wodę. Użyjemy sobie wodę. Zaraz wyprostujemy przypon. Będziemy go testować. Nowa kuchenka to jest naprawdę moc. Parę sekund. Zaraz będziemy mieli wodę gotową. Oszczędzanie energii również zawitało nad wodą. Karpiarze teraz będą 3 sekundy gotować wodę. Te przypony można też sobie w piórniczkach potem porozciągać, oczywiście, połapać deskami, żeby one były wszystkie prościutkie, sztywne, a lepiej tutaj jeden koniec złapać i tutaj, żeby to wszystko było sztywne. Natomiast ja sobie tutaj parą się wspomogę i troszeczkę przyspieszę cały ten proces. Bezpieczeństwo, więc wspomożemy się tutaj specjalnymi narzędziami, które uchronią nas przed poparzeniem się po prostu. Niektóre materiały można po prostu naciągać i one też pod wpływem tego rozciągania prostują się. Natomiast tak naprawdę no, para jest chyba nawet lepszym rozwiązaniem. Oczywiście nie przepalajcie tego żadnym ogniem, bo uszkodzicie materiał. Natomiast para jest o tyle lepsza, że czasami takie siłowe naciąganie niszczy nam przypon. Teraz sobie przyponik nad parą prostujemy. Lekko go naciągacie i wszystko nam się tutaj prostuje, kształtuje. Te petle, tak jak wspominałem, też można sobie zgrzać, ustawić, zrobić większe, ale to już każdy jak tam woli, jak tam lubi. Ok, tu już ładnie nam się przypon wyprostował. Wszystko trzyma solidnie, więc robota zrobiona prawidłowo. Jak widzicie, prosty jak strzała. Ok. No i teraz czas na założenie pop-upa, przynęty. Będzie można go sobie stestować. White flosik. Papik przygotujemy sobie. Pachnąca dwunasteczka. Zapach obłędny. Mam nadzieję, że ryby też docenią. Teraz przywlekamy sobie końcówkę jedną tutaj przez oczko krętlika. Składamy to na pół. Z tyłu musimy złapać igłą i przeciągnąć przez pop-upa. Troszkę sobie ten nadmiar ja zawsze skracam i tą końcówkę po prostu przypalamy. Musi się przytopić, można palcem sobie potem ją zrównać i macie gotowy przypłon, gotową przynętę. Teraz zobaczymy, jak się prezentuje to wszystko, jak stoi w wiaderku. Tutaj 12 mm, jak widzieliście, okazało się zbyt mało wyporne. Do tego rodzaju przyponu potrzeba bardziej wypornych popków. To też jest bardzo dobry przykład tego, że każdą przynętę, którą stawiacie na dnie, przypon, warto sobie stestować na brzegu, żeby wiedzieć, jak się zachowuje, bo można uniknąć błędu. Tak samo w przypadku materiałów PVA. Jeżeli nie jesteście ich pewnych, macie jakieś nowe pudełko od nieznanego producenta, zawsze sobie je testujcie. Zobaczycie wtedy, czy się na pewno rozpuszczają, czy są właściwe. Założymy większego popka. Na przypon zakładamy tutaj sobie przynętę. Popapek. Coś się chrapnęło z boku. A tutaj przypalamy końcówkę. Lekko ją można sobie spłaszczyć. Wyciągamy kuleczkę. Kulka trochę nam się napije wody, więc tutaj ten dystansik między mikrorindią, tu jeżeli jest tam milimetr, dwa, nie ma znaczenia, bo popek i tak się napije, można to wtedy sobie wyregulować, a nie zejdzie nam niżej, nie zaburzy tutaj pracy tego poślizgu po trzonku haczyka. I test wody, zobaczymy, jak to się układa. O, i tu jest wyporność przynęty bardzo duża, więc trzeba troszeczkę pasty dociążającej sobie wtedy tutaj na pętelce dołożyć, żeby to wszystko w wodzie odpowiednio nam stało, pracowało. Więc te testy wszystkie, które robicie w takim wiadrze, w akwarium czy gdziekolwiek, są bardzo istotne, bo one nam pokazują wtedy, jak ten przypon w wodzie się zachowuje i mamy wiedzę na temat tego, co trzeba zrobić, żeby on prawidłowo w wodzie się prezentował. Więc odrobina pasty. Taka ciekawostka, jak już jesteśmy przy paście, jak macie raki w łowisku, to należy unikać pasty, lepiej dać jakąś kulkę owianą, bo nie wiem dlaczego, ale raki to bydlaki i lubią ogryzać pastę. Tutaj sobie na tutaj koniec tego crimpa damy tą pastę. Ona tam będzie miała świetne miejsce do tego, żeby się trzymać. W palcach trzeba ją wypracować troszeczkę, wyrównać i testujemy, czy taka ilość wystarczy. Jeszcze troszkę. Super się zaciska na tych crimpach pastę. Ona się świetnie tam będzie trzymać. Jest to też duża zaleta i plus. Czasami się zdarza, że ta pasta po prostu spada i jest problem potem, bo przypon zaczyna się unosić, tak jak widzieliście. Teraz już powinno być dobrze. O, wszystko mamy gotowe. Tak zestaw się prezentuje w wodzie. Przypon sobie stoi, płasko leży raczej na dnie. Hak tutaj z popkiem stoją w wodzie. Pracuje i doskonale nam tutaj łapie ryby. Tutaj jeżeli coś by było nie tak, haczyk by wam jakoś się dziwnie odstawał do tyłu, może nawet można sobie troszeczkę niżej dać te kółeczko. Generalnie chodzi o to, żeby haczyk miał ten agresywny kąt i żeby po prostu w wodzie odpowiednio się ustawiał i łapał ryby po prostu. O to w tym wszystkim chodzi. Więc mam nadzieję, że te kilka tipów na temat Ronnie Riga pomoże wam w skonstruowaniu skutecznego przyponu, który jest naprawdę bardzo uniwersalny. W dzisiejszych czasach to taki absolutny must have. Powodzenia. Jeżeli macie pytania, to piszcie. Ronnie Riga.